Podopieczni Damiana Guska wygrali 3-2 z naprzodem Skórzec w pierwszym sparingu w zimowym okresie przygotowawczym. Na pewno wartościowy sparing, to był nasz pierwszy sparing po 3 tygodniach przygotowań. Ci młodzi chłopcy naprawdę mają już sporo kilometrów w nogach i sporo pracy. Ten ostatni mikrocykl bezpośrednio przed meczem z naprzodem to był taki nasz obóz dochodzeniowy, obóz przygotowawczy, w którym mieliśmy po 2 treningi dziennie, więc to było na pewno dosyć duże obciążenie, jeżeli chodzi o względy fizyczne i też mentalne. To widać, że w wielu momentach ta głowa ciężko pracowała. Natomiast do samego sparingu na pewno chcieliśmy dobrze to rozpocząć, dobrze rozpocząć tą serię sparingów. Chcieliśmy dobrze realizować te założenia, o których sobie rozmawialiśmy przed meczem. Pierwsza połowa naprawdę bardzo fajna w naszym wykonaniu. To, co sobie założyliśmy, na pewno w dużym stopniu zostało zrealizowane, ale to jest tylko mały kroczek do tego, co chcemy. Chcemy być dobrze przygotowani przede wszystkim do ligi i dobrze realizować te założenia, które sobie nakreślamy przed meczem. Natomiast druga połowa już troszeczkę słabsza. Ci zmiennicy, szczególnie młodzi, było kilku chłopaków z rocznika 2007, dostali szansę, trenują z rezerwami. Jeszcze troszeczkę czasu potrzeba, ale tak jak mówię, no, chwała im za to, że wytrwali ten ciężki okres tych 2 treningów przez ten ostatni tydzień. Wszystkie gole w sparingu padły w pierwszej połowie. Po zmianie stron na placu gry pojawiły się niemal zupełnie odmienione jedenastki. To odbiło się na poziomie gry. Ostatecznie Pogoń 2 wygrała 3-2. 3 lutego o 11:30 Pogoń 2 zmierzy się z Orlętami Łuków.